Halo, 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 hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i widzę, że mamy tutaj, no, niezaciekawą już sprawę. Diamenty agresywne ich, no niestety tutaj teraz gościu zasłonił, ale jestem tego do końca pewny, że tam było 253%. Ja nawet nie muszę pauzować filmiku, jestem pewny, że tam było 250% ustawione dla każdego. Także, no, mamy tutaj tak zwanego czarodzieja. Jak widzicie, on potrafi ze 100% zrobić dla każdego 253. Dobre pytanie, jak? O, ewidentnie już pan host tam się przeniósł. Już nas przeteleportował. Rozumiecie wy to, co tu się dzieje? Chłop, to magiczny czarodziej. To nie są przelewki. Ja tu myślę sobie, że o, no mamy tutaj, proszę, ustawione, nie, diamenty, ktoś zostawił sobie stare. A tutaj... Oj, oj, oj. Ale widać, że chyba gościu tego nie robi pierwszy raz, bo mówię, strasznie szybko mu to idzie. I czy właśnie nam się teraz zawiesiło? Bo coś nas strasznie długo wczytuje. Ale no ewidentnie tutaj... O, dobra. Nie wiem. Jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Co jest w ogóle? Co tu się dzieje? Co jest w ogóle? Co to za napad? Ja wam wprost powiem. Ja nie wiem, co tu się dzieje w tym momencie. Absolutnie. Gdzie my jesteśmy? Co my robimy? Jaki jest nasz cel? Dobra, patrzcie, on tam sobie wbił. Ale nie, po prostu widać ewidentnie, że ten host, on tego nie robi pierwszy raz. Ten gościu, czyli Valak Pro, on tego nie robi pierwszy raz, bo idzie mu to zbyt perfekcyjnie oraz zbyt szybko. Jakby tak wprost to trzeba powiedzieć. I co? Dzwonimy czy co? Nie, w sumie jestem ciekaw, co się wydarzy, jak będę tak stał. To może mnie wdupi do tego auta? Bo nie bardzo. Idziemy. Nie, no to jest przedłużanie czasu. Koniec misji, twój prezes rezygnuje. No to XD. Ja wam powiem tak. Ja nie wiem, co tu się działo. Pierwszy raz widziałem czarodzieja, który dosłownie nas wszystkich ustawiał nam barierę, żebyśmy nie poszli. Stawił auto, pyk, 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 tu teleportacja, tam teleportacja. Mówię, to wygląda wprost, naprawdę, to wygląda wprost, jakby gościu nie robił tego napadu dosłownie pierwszy raz w taki sposób, bo to jest aż zbyt dobrze zaplanowane wszystko. Jakby tak to trzeba wprost powiedzieć, że widać, że gościu jako czarodziej ewidentnie tego nie robił pierwszy raz. No dobra, trafiliśmy na podejście ciche w czterech. Może będzie teraz, nazwijmy, że coś takiego normalnego, a nie to jak tamto, w sumie nie wiadomo, o co chodzi. No okej, dobra, pierwszy raz gościa, nie wyszedł pierwszy raz, to ma sens, nazwijmy. Lobby pracownicze, punkt wywozu będzie i teraz nabywca. Wszystko dobrze ustawione, mamy zrobione noktowizory. No jeżeli są zrobione przepustki drugiego poziomu, no to skończymy ten napad hostowi. Jeżeli go nie ma tego zrobionego, to będzie problem. Niestety stąd postacie są tak, że ja tego nie widzę. Ale patrzcie, wiertarki sobie zrobił, bo widać, że są zrobione. Dobra, wszyscy wyszliśmy, nikt się nie zawiesił. Połączenie między nami, jak widać, musi być dobre. No i dobra, i został jeszcze jeden gościu, żeby tylko do nas tutaj przyszedł. To nie może jechać? Wyrzucam cię. Nie działa samochód, serio. Nie da się nim prowadzić. Dobra, słuchajcie, tutaj mamy jakiś inny. O, teraz ten, patrzcie, ten nagle może jechać, dobra. Nie ma znaczenia, jedziemy. Nie ma szczerze znaczenia, ale dlaczego nie mogliśmy ruszyć tym samochodem? Dobre pytanie. To są rzeczy, które są nie do zrozumienia dla zwykłych śmiertelników, jak to się mówi. Ale tak, generalnie, no, trzeba powiedzieć. Salon se kupił najdroższy, także no widać, że no chłop jest zamożny. O, o, może tak to określmy. Widać, że chłopek jest zamożny. Stać go, żeby sobie coś kupić dobrego. Szkoda, że pewnego zwiadu nie zrobił, ale no... Trudno. Może wcześniej grywał tylko Caio Pelico. Teraz poczekamy, aż moja drużyna dotrze do kasyna. Oczywiście tutaj ja mogę sobie wjechać ten kawałek, stanąć tu. Dobra, zaraz pan Hosno włączy alarm. Dobra, mogę powiedzieć tak, teraz są oklaski aktualnie. Brawo, panie hoście. Brawo! W zasadzie to już jest do resetu, tak chcę wprost powiedzieć, no bo skoro włączył już nam alarm, no to już w zasadzie nie ma nic. No nie ma trochę sensu tego przechodzić na cicho. Uiii. Jeszcze nie widziałem ochroniarzy. Dobra, ochroniarze są zrobieni, także to da się przejść. O, gościu padł.
Jak mogliście paść, kiedy są zrobione dostawy do Gano? Ja sam się zastanawiam, jaki jest sens, żebyśmy przechodzili to na cicho, skoro wbijamy się w sposób agresywny, bo host się nie zna. Jakby, jaki jest tego sens, tak szczerze? Dobra, no po prostu będziemy to przechodzić, najszybciej jak się tylko i wyłącznie da. Nie wiem, zarobimy se jedynkę. Nie wiem, jakoś wątpię, że kurde, chyba host przechodził Kayo Pelico. Nigdy nie wiadomo. W ogóle też mój tutaj skill, nie? Jak ja w ogóle kompletnie... Nawet się jakoś nie staram specjalnie. Szczerze, to nawet podejście może być o wiele trudniejsze niż normalne agresywne. Z jednego prostego powodu. Bo mamy mniej amunicji w broni, przez co trochę łatwiej jest paść. W sensie, nie tak, że ogólnie mniej amunicji, tylko że mniej możemy przeładować. Bo mamy, widzicie, 16 kul. Tam chyba broń ma 30 od razu z automatu. Znowu gościu padł, niestety. No ja zszedłem na sam dół kompletnie. Twoja drużyna rezygnuje. To jest dokładnie teraz moja myśl. Co? Dlaczego? Dlaczego moja drużyna znowu zrezygnowała? Nie wiem, myślałem, że padli, nie? Czy coś, a tutaj po prostu... Nie wiem, chyba ten Dixie to był host. Host sobie wyszedł, powiedział: ja nie będę tego grał z tymi gośćmi. Oni mi to zepsuli, ja sobie wychodzę. No nie wiem. Albo Patty go po prostu wywaliło, no... Druga sprawa jest też taka. Ja powiem wprost tak, ja nie wiem, o co tu chodzi, kompletnie, ale poszukam jeszcze raz. Teraz trzeciego napadu na kasyno. Trzeci finał. Jeżeli za trzecim razem znowu coś nie siędzie, to ja nie wiem. Ja po prostu tego, jednym słowem, ja tego nie rozumiem. Ja nie wiem, o co chodzi, ja tego nie rozumiem. Teraz zobaczymy, czy mnie w ogóle gdzieś dobierze, powiecie, takie chodzenie na napady. Czasem po prostu nie dobiera, nie? Jest te inicjalizowanie i ostatecznie jestem w nigdzie. Też tak może być, że będę ostatecznie w nigdzie. Po prostu będę sobie 2 minuty w chmurach, po czym wali mi error, że no nie, no słuchaj, to jest twój problem. Muszę to powiedzieć tak, jak mamy sprytne podejście, diamenty, a pan host ma generalnie 1000 coś poziom, w sensie 1026, jak dobrze widziałem, miał. No, to zaczyna robić się ciekawie, tak, zwłaszcza teraz ktoś zobaczył, miał grupę Zexy Young Ancestora zrobione. Oczywiście diamenty jak coś, żeby tutaj wam powiedzieć, one są na poziomie normalnym i też jak wrzucam ten odcinek, to nie, w tym tygodniu nie ma diamentów. To muszą być albo stare, zakładając oczywiście, że gościu nie jest czarodziejem, to są albo stare diamenty. Mówię, to są albo stare diamenty po prostu. No albo mówię, no gościu jest czarodziejem i sobie ustawił, no. Dobra, jednemu gościowi dał 30%, dał 25% i tamtemu no zostaje 30-30, a dostaje 25%. Z nich wszystkich w sumie największy poziom, no tamci mają trochę mniejszy, mają po setce. Można powiedzieć tak, dla mnie oczywiście podział jest korzystny, co prawda nie wiem, dlaczego jest ustawiony średni kupiec w ogóle swoją drogą, a nie wysoki. Nie mam na absolutnie pojęcia, ale no okej, niech będzie, nie? Chodzimy w takim razie do wozu. No dobra, no gościu sobie jedzie tym vanem, trąbi sobie. Ale mówię, cały czas mnie tylko zastanawia, czemu gościu ma 1000 poziom i wybrał akurat średniego kupca. To jest sobie najbardziej zastanawiające w tym wszystkim. Dlaczego jest średni kupiec wybrany? Nie wiem, nie mam naprawdę pojęcia, czy robi sobie jakąś loterię. W sensie, wiecie, nie wiem, robi sobie koło fortuny czy coś. Dobra, ten gość akurat nie zna tego triku, że można wjechać tamtą stronę. Oszczędza to, wiadomo, tam kilka sekund, no ale oszczędza te kilka sekund. Dobra. Wjeżdżamy sobie. Wszyscy do windy idziemy. Dobra. Dawno nie zjeżdżałem windą w kasynie. Myślę, że to będzie odpowiedni czas, żeby nią zjechać. Dobra, pierwsze co się rzuca w oczy, są zrobione dostawy do Gana. Dobra, będą oni sobie tutaj walili kartę. No temu nie pyket, no. Teraz już chyba powinno być okej. Okay. Dobra, mamy tuli. Słuchajcie, będziemy właśnie zasuwać pełną grupą. Od razu przed siebie. Okej. Okay. Dobra, teraz zobaczmy, jakie będziemy mieli rozstawienie tego wszystkiego. Dobra, 3 na środku, zwiastują 3 bramki. Są 3 bramki, uwaga. Ty, no to jak mamy 3 bramki, no to... Wszystko jest w zasadzie już... Jakby nie ma już o czym gadać, nie? Wystarczy, że tylko gościu tam na G otworzy, no bo ja zajmuję się, nazwijmy... No, dwoma bramami jednocześnie. Jeżeli chodzi o tutaj o mnie, no to ja na pewno to otworzę, co nie? No, zobaczymy tylko, czy tamten gościu otworzy. Ta, otworzył. Dobra. Zrobił wszystko. Idzie na H, bo pewno nie wie, czy H jest otwarte, no ale ja wiem, że H jest otwarte, dlatego no... Dobra, no to ja w takim razie będę zabierał sobie D, no bo ten gościu raczej do mnie przyjdzie i zabierze to E. No wiecie, no w czterech to robimy, no to nie ma raczej opcji, że oczywiście my tego nie zbierzemy. Jakby to jest zbyt oczywiste. Dobra, tamten już gościu tam zbiera tamto na G, tylko B zostało. Dobra, tamten na B zbiera, ten mi tutaj to zabiera, więc ja tylko jedną kubkę biorę, no i zaczynamy w takim razie wiercić sobie diamenty. Więc wiercimy.
wiercu, bo tak można by to nazwać. Coś jest? Nic. Wiadomo, te sklitki tak średnio się opłacają, ale jak jesteśmy w tyle, no to do tego mam wolny czas. Ja mogę je zabrać, bo mam jeden mieszek. To tam niewiele, nie wiecie, 6 tysięcy może. Ale na jeszcze jedną sklitkę nawet będę miał czas. Zaczęło się już tam kubki, trzeba wywiercić co najwyżej. Ale jeżeli chodzi o te sklitki, to jakiś, powiem szczerze, wlecieć nawet i buf na nie. Jakby tak dając, bo to jest kompletnie nieopłacalne. To się nikomu nie opłaca, jak szczerze robić. Wiadomo, im więcej osób, to może wiadomo, zrobi to jakąś sumę, ale wiecie, my to wyciągamy po 6 czy 7 tysięcy, to praktycznie jakbyśmy nic nie wyciągali. A i tak czas jest bardzo ograniczony, no, po prostu nigdy nie ma na to coś czasu. Ja już teraz następnej skrytki nie będę zabierał, no bo mi zabraknie po prostu czasu. Ale myślę, że do 3-400 powinniśmy dobić. Pięknie walimy kartę. No tam wiecie, nie wiem, z tych skrytek może łącznie w 4, jak wyciągnęliśmy dodatkowe 100 tysięcy. Wiecie, niby niewiele to jest, nie? 100 tysięcy nie brzmi jakoś oszałamiająco, że nagle wszystko się zmieniło już coś, ale nie wiem, no chyba tutaj widzę, że chyba z pierwszej osoby zasuwa przede mną. Akurat na diamentach pierwsza osoba nie jest aż taka, no widzę teraz, dobra, po momencie, że zasuwa z pierwszej osoby. Akurat na diamentach to nie robi większej różnicy, czy jesteś z pierwszej, czy z trzeciej osoby. A już otworzył ktoś przed nami. To ktoś dobrze zrobił. A akurat z pierwszej osoby tutaj na schodach to jeszcze ma znaczenie. A, boty sobie po prostu stoją, tak swoją drogą. Dobra, no mamy alarm. Akurat niedobrze. Można byłoby to przejść na elit. Teraz ja tą gotówką w zasadzie zbieram to, co nie mogą stracić. A i tak tam dużo nie ma, bo widzę, że chyba po 700 za kubkę wchodzi z tego dziennego utargu. 25 było jak wychodziliśmy jak coś, więc to jest ten... Tu w ogóle na dach mam iść. Czemu jest wybrany na dach? O, tu, no, tutaj chodźcie. Nie wiem, dlaczego na dach jest. Jak mam być szczery z wami, ja nie wiem, dlaczego tam jest w ogóle wybrane. Tam akurat się ochroniarz zbagował. I ma jakby na sobie dostawy Dugana, nie mając tych dostaw fizycznie na sobie. Tutaj chcę iść jeszcze wyżej. No dobrze, że tam chociaż chcą iść. I tak nie jestem fanem tego, co oni robią, ale no... Nie jestem fanem podejścia takiego, jakiego oni tutaj robią, bo trzeba użyć spadochronu. Ja, znając jak wyglądają napady z randomami, ja wiem, że użycie spadochronu w GTA 5, to trzeba podkreślić, w GTA 5, no jest o wiele trudniejsze niż użycie to w GTA San Andreas, gdzie klikasz tylko jeden przycisk i to w sumie już masz ten spadochron zamontowany. O. Chciałem włączyć sobie bronię, ale niestety on, zanim zdążył ściągnąć ten spadochron, to zdążyłem paść. Teraz nie mam spadochronu. Nie, mam jeszcze spadochron. Więc stąd było trochę lepiej skoczyć niż tam, gdzie ja skoczyłem. To muszę przyznać. No ale ja coś obstawiam, że że ktoś z nas padnie. No ale to akurat też mogę powiedzieć, że to w połowie też jest moja wina, bo ja też skoczyłem po prostu. Zamiast, wiecie, trochę bardziej przemyśleć swój skok. No akurat fajnie byłoby sobie skończyć ten napadzik. W sensie, no w ogóle skończyć byłoby go dobrze. Aż Secure Surf mi 10 tysięcy zapłaciło. Tego wszystkiego. Panie hoście, jak pan zdobył już helikopter? To jest aż... On nie zdobył helikoptera. Patrzcie, czym on leci. Panie hoście, co pan zrobił? Co to jest w ogóle? Jeszcze ty nie umiesz latać. To nie jest taki zwyczajny helikopter. Co to w ogóle było? No nie, no panie hoście, ja obstawiałem, że tu, ja nie wiem, jakiś prezent na Dzień Dziecka zrobię, bo jak to nagrywam, jest 1 czerwca, no chcę zrobić i jest pan czysty. Dziwnie ustawione, że może koło losu czy coś, ale ja się nie obstawiałem, że tutaj takie czary mary się zaczną zaraz nam tutaj dziać. Nie, no niestety, ale tak się bawić nie będziemy. Takiego niestety nie da się zdobyć helikoptera. Tamten, co jest o tam, helikopter, to tak, to oczywiście, ale niestety. Czymś on tam lata, wszystko wybucha, ale się nie da tak niestety. Wiecie, ja nie będę się kompletnie tutaj podleczał czy coś, bo to, no trzeba to przyznać, że dalej to jest kategoria, no wiesz. No jednakże to trzeba przyznać, że przynajmniej nie są jakieś takie procenty, tak jak w jeszcze z innym poprzednich napadów, że gdzie były poustawiane 200 coś procent na nich. Bo to nie jest jakby ten poziom. No dobra, niech będzie, że tej grupce damy. Niech ta grupka sobie dostanie, no bo... No mimo wszystko, że no jest tutaj kategoria, no wiesz, tego gdzieś powinno się wyjść. On tam leci, patrzcie, z czymś zaraz będzie nawalał. Nie pamiętam, jak się nazywa ten helikopter. Jestem nawet pewny, czego nie mam w swojej kolekcji, tak jak mam być z wami szczery. Sawagę.
Ja nie jestem pewny, czy nie mam tego Savage'a w swojej kolekcji, tak szczerze. Tak autentycznie szczerze, że mam powiedzieć. Dobra, widzę, że wszyscy zgubili pościg. Jedziemy do tego, żeby oddać. Ale co prawda ja nie jestem zbytnio fanem tego, co tutaj się stało, to powiedzieć, ale dobra, niech będzie. Ludzie, co tutaj są, niech sobie dostaną, bo to w sumie jest jakaś, nazwijmy, normalna kwota, którą potencjalnie można byłoby normalnie, że dostać na takim napadzie. W takim razie... Do podziału, proszę, mają 2 miliony 300. No, oni tam sobie dostaną, nie wiem, 600 tysięcy czy coś. Znaczy, pewno trochę, no, może bliżej 700 tysięcy, no, ja mam prawie, że 600k. Nie jest to aż tak źle, trzeba to przyznać. No, prawie tam po 700k mieli. Jak sobie mają. Dobra, bo tam, gdzie już były tak jakieś kosmiczne procenty, gość dosłownie się teleportował, to już były uwalone ręce. Tutaj są dalej uwalone ręce, ale no w takim stopniu, że no byłoby to realne coś takiego jeszcze zrobić, co nie? Że byłoby to możliwe wszystko. Nie było aż tak podejrzane. Co najwyżej trochę ta ucieczka była tylko taka w kategorii, no wiesz, przez to, że zrobię z respiu ten helikopter, którego tam się nie da mieć. No tak to. No ale dobra, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.